Chcemy do 2030 roku zmniejszyć w energetyce emisyjność o 40%. To jest naprawdę bardzo mocne zmniejszenie emisyjności. To zdecydowanie poprawi efektywność i poprawi koszt produkcji tak naprawdę energii. Nie unikniemy transformacji, nie unikniemy nowych technologii, nie unikniemy paliw syntetycznych. Paliwa syntetyczne, wodór połączone jest z energetyką zeroemisyjną. Paliwa syntetyczne to nic innego jak wodór zeroemisyjny i generalnie CO2. Musimy inwestować w nowe technologie, byśmy mogli jeszcze szybciej się rozwijać i być bardziej konkurencyjni. Nie możemy czekać założonymi rękami do 2035 roku, że nagle tradycyjne paliwa przestaną mieć znaczenie. Jeżeli byśmy czekali, to nasz koncern będzie słaby. Będzie słabło nasze bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne naszego kraju, naszego regionu, bo ekspozycję mamy nie tylko w kraju, ale również w regionie. Dziś jesteśmy w Wilbarku. Otwieramy farmę fotowoltaiczną, 65 megawatów. Do końca roku zwiększymy jej moc do 70 megawatów. Farma znajduje się na obszarze 119 hektarów. Jak jechaliście Państwo, widzicie, jaki to jest potężny obszar. Inwestycja była wykonana w ciągu 3 lat. Wykorzystaliśmy 150 tysięcy paneli na tę inwestycję. 2,5 tysiąca stali. Inwestycja zasili 35 tysięcy gospodarstw. Wykonana jest na gruntach o niskiej klasie. Ale to nie jest całość tej inwestycji. Również w gminie Przykona, Wielkopolsce, wykonaliśmy farmę 25 megawatów. W przypadku tej farmy koszt inwestycyjny 200 milionów. W przypadku farmy Gryf koszt inwestycji 60 milionów. I oczywiście realizujemy przygotowanie do następnej farmy Mitra. To jest 65 megawatów. Do końca 2030 roku chcemy mieć 9 giga w energetyce zeroemisyjnej i osiągniemy. W tym roku grupa Orlen odda farm fotowoltaicznych na 110 megawatów. W następnym roku 60, to już są zaczęte inwestycje. W kolejnych latach megawaty pójdą w setki. Następna kwestia, już proszę Państwa na koniec, bardziej taka kwestia przyjemna. Poprzez to, że staliśmy się silnym multienergetycznym koncernem, że posiadamy kapitał, mogliśmy obniżać cenę gazu, mogliśmy wspólnie z rządem zamrozić cenę gazu, stworzyć fundusz, do którego dopłacamy 14 miliardów głównie z wydobycia. Ale to nie wszystko. Jak wiecie Państwo, operowaliśmy, jeżeli chodzi o klientów gazowych, na cenniku. Wszystkie kraje, wszystkie firmy europejskie kupowały gaz na przełomie roku, który był bardzo wysoko notowany. Nikt nie wiedział, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Nieraz po 800 zł za megawattogodzinę, nieraz po 1500 zł za megawattogodzinę. Oczywiście to przekładało się na klienta od razu. Klienci cennikowi płacili nawet 800 zł za 1 megawattogodzinę. Dzięki temu, że mamy zdolności finansowe, że mamy lepszą płynność, mogliśmy zakupić następne wolumeny gazu, a ten drogi gaz przesunąć bardziej na magazyn. I dziś mamy następną obniżkę, która od 1 maja będzie wchodzić w życie. To jest obniżenie dla klientów cennikowych ceny gazu do 1 megawattogodziny 301 zł. To już jest 62% obniżki, biorąc pod uwagę od stycznia, 62% obniżki. Robimy to dla dobra gospodarki, by taki potężny koncern również tą gospodarkę modelował. On ją może modelować, ale musi stosować mechanizmy wolnorynkowe. Nie ma możliwości modelowania koncernów w dziwnych zamrażaniach cen. To muszą być mechanizmy wolnorynkowe, bo tylko wtedy nasza gospodarka, proszę Państwa, będzie miała sens, przyszłość i będzie mogła się rozwijać.
Następna kwestia, kwestia paliw. Przez połączony koncern, przez dywersyfikowanie ropy, przez skalę ropy. My dziś w systemie mamy 900 tysięcy baryłek. Jesteśmy czwartym koncernem europejskim, który taką ilość baryłek przerabia. Mamy zdecydowanie inne możliwości, jeżeli chodzi o cenę paliw. Od 10 dni obniżamy ceny paliw, ponieważ notowania na giełdach bardzo mocno się zaczynają stabilizować. Zaraz te notowania przekładamy tak naprawdę na ceny, z hurtu na ceny. W ciągu 10 dni obniżyliśmy olej napędowy o 24 grosze, benzynę obniżyliśmy o 12 groszy. Dziś następna obniżka, to jest obniżka miła z racji tego, że idzie majówka, długa majówka. Obniżka dodatkowo 8 groszy na benzynie i 12 groszy na oleju napędowym. To już jest w sumie w ciągu 10 dni obniżki 36 groszy na oleju napędowym i 20 groszy na benzynie. Ale to nie wszystko. Również od dziś, od godziny 12 wieczór wchodzi promocja. Każdy klient, który będzie korzystał ze stacji Orlen i zatankuje minimum 30 litrów paliwa, otrzyma darmowo hot doga lub też kawę, zależy co woli. Staramy się, proszę Państwa, realnie patrzeć na ceny. Staramy się, by ceny paliw były benchmarkowane, by parytetu importowego nie zakłócić, bo nie jesteśmy tylko sami na rynku, by nie spowodować niepotrzebnych problemów, takich problemów, jak pojawiły się choćby na Węgrzech. Więc musimy stosować mechanizmy wolnorynkowe, ale wielkość firmy ma również odpowiednio, proszę Państwa, elastyczność. Panie prezesie, co było najtrudniejsze w tej inwestycji? No na pewno najtrudniejszym było jej zrealizowanie w okresie COVID-u i wybuchu wojny w Ukrainie, gdzie rzeczywiście zawirowania związane z transportem to były wiele importowanych komponentów, które trzeba było zgrać w odpowiednim czasie i to na pewno wyzwaniem było ogromnym. Druga rzecz, no to utrzymanie cen przy tych również zawirowaniach gospodarczych było dużym wyzwaniem zarówno dla generalnych wykonawców, jak i dla nas, którzy musieliśmy to utrzymać w ryzach i jakoś doprowadzić w terminie do końca. Jest to chyba największa farma fotowoltaiczna obecnie w Polsce. Czy macie Państwo jakieś dalsze plany rozwojowe, w jakim kierunku będziecie iść, ile tych farm jeszcze powstanie? Tak, no komunikujemy, że jesteśmy w tej chwili w przededniu rozpoczęcia inwestycji realizowanej przez Energa Green Development w Przykonie, czyli kolejny projekt obok tego, co dzisiaj otwieramy, czyli PV Gryf, które ma 25 mega, ma powstać tam farma fotowoltaiczna Mitra, która będzie miała 65 megawatów mocy zainstalowanej. Panie prezesie, nawiązując jednak do inwestycji, której dzisiaj jesteśmy świadkami, czy jesteśmy w stanie oszacować, jaki procent zapotrzebowania energetycznego Polski możemy pokryć właśnie z odnawialnych źródeł energii? Panie rektorze, to wszystko zależy od wielu rzeczy. To wszystko zależy od sieci tak naprawdę, od dostosowania sieci, od zastosowania nowoczesnych systemów, które będą połączone generalnie z innymi źródłami wytworzenia. Dziś mogę tylko powiedzieć o inwestycji, ta, która tu jest, to jest około 35 tysięcy mieszkań, a jeżeli chodzi o inwestycje Orlenu, planujemy 9 giga do 2030 roku, czyli planujemy bardzo mocno zwiększać, bardzo mocno przyspieszać procesy inwestycyjne, dlatego też tworzymy spółki w tym zakresie, ale to nie tylko jest kwestia fotowoltaiki, to jest kwestia biogazu, to jest kwestia wydobycia, przecież nie tylko jest fotowoltaika, również też inwestujemy bardzo mocno w źródła pracujące w podstawie, bo proszę Państwa, wszyscy mówimy dziś o energetyce zeroemisyjnej, zielonej. Jestem jak najbardziej za tym, byśmy w nią inwestowali i w nią inwestujemy, ale musimy się zastanowić, jeżeli chodzi o energetykę zeroemisyjną, pracującą w podstawie tak naprawdę, by mogła reagować. I dziś taką energetyką, co prawda jeszcze nie zeroemisyjną, jest
i są elektrownie gazowe, które budujemy. No, w naszej strategii to jest 10 miliardów złotych. Dziś budujemy dwie elektrownie gazowe, analizujemy Gdańsk jeszcze w tym zakresie. To są jednostki, które mogą stabilizować moc tak naprawdę. I my musimy też patrzeć na jednostki stabilizujące w podstawie. Następną inwestycją, gdzie będą jednostki stabilizujące w podstawie zeroemisyjne, ale nie zielone, to są SMR-y, bo SMR-y są jednostkami zeroemisyjnymi, ale one nie są zielone tak naprawdę. I w związku z tym to jest następny etap, który bardzo mocno chcemy realizować również wspólnie z państwem i z rządem, ponieważ do tego wymagane są pewne akty regulacyjne, do tego wymagana jest może trochę też zmiana podejścia Unii Europejskiej, mówiąc zupełnie szczerze, w tym wszystkim. I dlatego bardzo mocno kładziemy nacisk na energetykę pracującą w podstawie, czyli teraz kwestie właśnie SMR-owe. I zobaczycie państwo, że ten pierwszy SMR, SMR na przełomie 2028-2029 wybudujemy. Po prostu wybudujemy, jesteśmy w pełni zdeterminowani, mamy kontakt ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko z firmami i praktycznie rządowymi, z agencjami rządowymi, z bankami rządowymi, które są nadzorowane choćby przez Kongres Stanów Zjednoczonych, z inżynierami, z naszym partnerem GE Hitachi, ze stroną kanadyjską, która generalnie już jest praktycznie po drugiej fazie certyfikacji. No to już jest tak naprawdę przed dzień uzyskania, można powiedzieć, już takiej finalnej kwestii związanej z certyfikacją i musimy bardzo mocno w to iść, bo proszę państwa, jak dziś rozmawiam z biznesem, a przez wielkość Orlenu rozmawiamy z biznesem, który po prostu do nas przychodzi na rozmowy. Pierwsze są pytanie, jakie będą ceny energii za 5, 6, 10 lat. Ktoś, kto inwestuje miliardy, inwestuje z perspektywy 20-30 lat, patrzy na rynek dłużej. Jeżeli firmy międzynarodowe nie będą widzieć perspektywy tańszej energii elektrycznej, nie będą lokalizować się w Polsce, nasza gospodarka będzie słabła ekonomicznie i technologicznie. Zdecydowanie. Więc to jest zadanie nas wszystkich i szczególnie koncernu Orlen, który ma pewną wyporność finansową, który może w te technologie inwestować i który może mieć odpowiednio ilość partnerów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, która jest często poruszana przez partnerów europejskich, niedawno miałem parę kontaktów, choćby nawet z producentami turbin do offshore'u, patrzą też na regulacje europejskie, które bardzo mocno obawiają się tych regulacji europejskich w Europie, bo no niestety to chcę powiedzieć, Unia Europejska studzi biznes w Europie. Fundusze spoza Europy nie chcą za bardzo inwestować. Nie chcą za bardzo inwestować z wielu przyczyn. Po pierwsze z przyczyn narzucania dodatkowych podatków, nieprzewidywalności w tych podatkach w całej Europie, oceniania, co jest nadmiarowym zyskiem, co nie jest, to biznes tak naprawdę wie, co jest nadmiarowym zyskiem, bo jeżeli firma ma 8% zysku do 10% generalnie w stosunku co do przychodów, to jest normalny zysk. To nie jest nadmiarowy zysk, ponieważ dziś koszt kapitału to jest około 9%. Jeżeli będziemy tak do firm podchodzić, że mamy od razu przejeść wszystko, co zarobimy i nieprzewidywanymi generalnie regulacjami unijnymi, to gwarantuję wam, że kapitał ani ze Stanów, ani z innych kierunków świata nie będzie inwestował w Europie. To są dwa duże problemy, które tak naprawdę Unia Europejska musi się z tymi problemami zmierzyć. I to mówi świat biznesu, naprawdę świat dużego biznesu, który inwestuje w różnych kierunkach. Dziękuję.